dochody budżetu w roku 2021-2022 były wyższe. To jest sytuacja nie wynikająca z naszej winy, ale jest to po prostu odzwierciedlenie sytuacji ogólnopolskiej, też działań rządu, choćby tych związanych z Polskim Ładem. Po prostu pieniądze, które trafiały na bieżące wydatki miasta, trafiły do Warszawy, nie ma ich w budżecie miasta i my, pomimo tego, że jest wysoka inflacja, pomimo tego, że wiele rzeczy drożeje, będziemy dysponować mniejszą kwotą pieniędzy. Jest to kwota 1,062 mld zł. Nie da się tak po prostu wygasić umów obowiązujących miasto. Nie da się tak po prostu zmienić o 180 stopni gospodarki miejskiej w krótką chwilę. Tym bardziej, że ta zmiana gospodarki miejskiej jest szalenie kłopotliwa dla firm tutaj działających. Miasto jest dużym podmiotem gospodarczym, który zapewnia zlecenia na dziesiątki bardzo różnorodnych prac. Planowanie budżetu, potem jego wykonanie to są nieco różne rzeczy. To nie wynika jakby z naszego przestrzału czy z naszej nieznajomości tego, jak planować budżet, tylko okoliczności, które decydują czasami o tempie inwestycji, o dostępnych środkach, o tym, że pojawiają się pewne zmiany, przesunięcia, które nie wynikają z naszej intencji, ale dlatego traktujemy budżet jako dokument otwarty. Na każdej sesji praktycznie są zmiany. Dokładamy też inwestycje, które w ciągu roku odpowiadają na potrzeby, które się pojawiają. Jesteśmy w 2023 roku pod pewną presją w zakresie kryzysu energetycznego, jak również wysokiej inflacji. Również mamy świadomość tego, że wraz z inflacją będą rosły również koszty naszych zadań wykonywanych przez miasto. W związku z tym to wszystko przełoży się na wyższe wydatki. Jeżeli popatrzymy na dochody ogółem, to one mają wartość przekraczającą 1,159 mld zł, w tym dochody bieżące. Jeżeli popatrzymy na wydatki majątkowe, to one są dalej imponujące, bo przekraczamy je w wartości 271 mln zł. Zamykając budżet, to w stosunku do dochodów bieżących i wydatków bieżących mamy sytuację, że wystąpi nam deficyt operacyjny, który sięgnie wartości przekraczającej 43 miliony złotych. Jeżeli chodzi o deficyt miasta, to on przekroczy nam wartość 218 milionów złotych. Rok 2022, bo za chwilę będziemy go zamykać, tutaj szacowaliśmy, że deficyt operacyjny wyniesie 3,5 miliona złotych przy prezentowaniu budżetu za rok 2022. Ostatecznie zamknie się on wartością dodatnią przekraczającą 32 miliony złotych, czyli wejdziemy w nadwyżkę operacyjną.